W dzisiejszym filmie zobaczymy. Odwet na polskiej ambasadzie. Do zdarzenia doszło w Moskwie. NATO pręży muskuły, kolumny wojskowe na polskich drogach. MON wydał komunikat. Rosja i Białoruś stosują niebezpieczne zagrywki. Separatyści proszą Putina o interwencję wobec Mołdawii. Afera na prywatnej uczelni. Fabryka dyplomów na usługach polityków. Zadziałamy ostro. Ukraina mówi dość i zapowiada gotowość do reakcji. Duda uderza w Tuska. Czekał na tę chwilę 2 tygodnie. Zapraszam do oglądania. Odwet na polskiej ambasadzie. Do zdarzenia doszło w Moskwie. W środę w rosyjskich mediach pojawiły się doniesienia o ataku na budynek ambasady Szwecji w Moskwie. Nieznani zamaskowani sprawcy obrzucili budynek workami z fekaliami lub obornikiem i flagami Ukrainy. W sieci zostało opublikowane nagranie z tego incydentu. Według rosyjskich mediów podobne wydarzenie miało miejsce wcześniej przed ambasadą Polski w Moskwie. Incydent ten został również uchwycony na nagraniu. W materiale wideo widoczne jest, jak zamaskowane osoby rozsypują obornik przez bramę wjazdową, a następnie rzucają workami z nieczystościami i ukraińskimi flagami na teren placówki dyplomatycznej Polski. Została powiadomiona policja, lecz gdy przybyła na miejsce, sprawcy już zbiegli. Oficjalnie podano, że prowadzone są działania dochodzeniowe. Na podstawie nagrań z monitoringu podejrzani są poszukiwani przez władze. Według źródeł rosyjskich atak na polską ambasadę był rzekomo odwetem za niedawną akcję w Warszawie, gdzie przed domem ambasadora Rosji w Konstancinie Jeziornej umieszczono stertę gnoju, na której zawieszono zakrwawioną rosyjską flagę z literą Z. Akcja ta miała miejsce w 2. rocznicę wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej. Protestujący wywieszali ukraińskie i polskie flagi oraz transparenty z hasłami, w tym Rosjanie płońcie w piekle. W przypadku ataku na szwedzką placówkę dyplomatyczną miało to być rzekome odwetowe działanie za stałe ataki i regularne prowokacje, wymierzone w rosyjską ambasadę w Szwecji. NATO pręży muskuły, kolumny wojskowe na polskich drogach. Na obszarze Polski oraz w sąsiednich krajach NATO odbywają się największe w historii sojuszu manewry wojskowe. Przedstawiciele sił zbrojnych informują, że w związku z realizacją zadań operacyjnych, które wymagają przemieszczania wojsk, możliwe jest pojawienie się militarnej kolumny w normalnym ruchu drogowym. Żołnierze intensywnie szkolą się, podnosząc swoje umiejętności, sprawdzając przygotowanie i gotowość do działania. Ćwiczenia mają na celu sprawdzanie procedur i potwierdzanie zdolności wojsk do realizacji przemieszczania, osiągania gotowości w rejonie wskazanym do wykonywania zadań. Podano w komunikacie Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Armia prowadzi ćwiczenia na poligonach oraz w terenie, w tym również na drogach krajowych, ekspresowych oraz autostradach. Na drogach we wszystkich województwach może pojawić się blisko 20 tysięcy mundurowych i 3,5 tysiąca jednostek sprzętu z 10 państw NATO. Siły zbrojne RP reprezentować będzie 15 tysięcy żołnierzy. NATO jasno określa, że wojsko musi być gotowe do konfrontacji z potencjalnym wrogiem, lecz scenariusz zakłada działania defensywne. Dlatego symulowane operacje nie są ukierunkowane przeciwko konkretnemu państwu. Ich celem jest wywarcie efektu odstraszania. Już samo zaprezentowanie możliwości i sprzętu stanowi wyraźny komunikat dla ewentualnego przeciwnika. W trakcie szkoleń główną rolę odgrywają wojska lądowe, które będą wspierane przez siły powietrzne, marynarkę wojenną, jak również wojska specjalne, obrony terytorialnej oraz obrony cyberprzestrzeni. Przewiduje się eskalację działań wroga, co wymaga skonsolidowania wszystkich rodzajów sił i wspólnego działania na wszystkich frontach obrony. Ćwiczenia Dragon 24 są prowadzone pod kierownictwem Dowódcy Generalnego Sił Zbrojnych. Jednak w wielu operacjach, zwłaszcza na drogach i autostradach, wojsko otrzymuje wsparcie policji. Funkcjonariusze monitorują i zabezpieczają trasy przejazdu kolumn wojskowych, dbając o płynność ruchu drogowego. Wojsko i policja apelują do kierowców o niewjeżdżanie pomiędzy pojazdy oraz nierobienie zdjęć i nieudostępnianie informacji w mediach społecznościowych. MON wydał komunikat. Rosja i Białoruś stosują niebezpieczne zagrywki. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w ramach akcji Dysinforadar ostrzega przed dezinformacją ze strony Rosji oraz Białorusi. W komunikacie podano 3 przykłady fałszywych informacji.
pierwszy mówi o tym, że Polska reorganizuje swoje wojsko przeciw Białorusi. Kolejna, że polskie i zachodnie służby koordynują prowokacje i operacje dywersyjne mające mieć miejsce na Białorusi i Rosji. A także to, że polskie i amerykańskie służby przygotowują zamachy przeciwko Polakom, aby następnie oskarżyć o nie Rosję i Białoruś. Czytamy w komunikacie. Polska jest w tej chwili najczęściej atakowanym cybernetycznie państwem na świecie. Kiedyś Rosja głównie szerzyła dezinformacje. Dzisiaj są to działania dużo bardziej zaawansowane. Tłumaczy wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Podkreśla też, że nie ma dnia, by na Polskę nie był przeprowadzony mniej lub bardziej złożony atak hakerski, między innymi na sieci światłowodowe. Sprawę skomentował ekspert w dziedzinie dezinformacji. Rosyjski aparat dezinformujący zgodnie z przypuszczeniami wykorzystuje trwający w Warszawie protest rolników do uwiarygodnienia swoich narracji. Dezinformacje wymierzone w Polskę to próba kształtowania wizerunku Rzeczypospolitej jako agresywnego i ofensywnie nastawionego państwa, które podgrzewa konflikt i stoi na przeszkodzie do zawarcia pokoju, twierdzi Michał Marek. Według służb propagandyści publikują też fałszywe informacje o obecności polskich najemników w Awdijiwce i innych terytoriach Ukrainy oraz przygotowaniach do wojny w celu odzyskania dawnych kresów wschodnich Rzeczypospolitej. Według Ukraińskiego Komitetu do Spraw Wywiadu Rosja zintensyfikowała swoje działania informacyjne w ramach operacji o kryptonimie Majdan 3. Ich celem ma być wywołanie wewnętrznych konfliktów także wśród sojuszników, a poprzez rozpowszechnianie narracji destrukcyjnych dla globalnego bezpieczeństwa. Separatyści proszą Putina o interwencję wobec Mołdawii. Deputowani z separatystycznego Naddniestrza zwrócili się w środę do Rosji, by ta podjęła kroki w obronie regionu narażonego na rosnącą presję gospodarczą ze strony Mołdawii. Apel do Putina wystosował tzw. Kongres Deputowanych Wszystkich Poziomów, który w środę w Tiraspolu oświadczył, że jest to sprzeczne z europejskimi zasadami i standardami ochrony praw człowieka i wolnego handlu. Naddniestrze zwróciło się do Rosji z prośbą o pomoc w związku z blokadą gospodarczą Mołdawii. Oświadczenie zostało przyjęte przez Kongres Deputowanych, podała rosyjska RIA Nowosti. Kiszyniów w ostatnim czasie zaostrzył politykę wobec prowincji, między innymi za sprawą likwidacji ulg celnych dla tamtejszych przedsiębiorstw. Naddniestrze to separatystyczna republika na terytorium Mołdawii. Na początku lat 90. wypowiedziała posłuszeństwo władzom w Kiszyniowie i po krótkiej wojnie, której towarzyszyła rosyjska interwencja, wywalczyła niemal pełną niezależność. Ma własnego prezydenta, armię, siły bezpieczeństwa, urzędy podatkowe i walutę. Deputowani zwrócili się nie tylko do Putina, ale też do organizacji międzynarodowych, OBWE, Parlamentu Europejskiego, Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża i sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa. Domagają się, by instytucje wpłynęły na władze Mołdawii. Kraj odniósł się w środę do sprawy. Nie widzimy niebezpieczeństwa destabilizacji. Obserwujemy sytuację bardzo uważnie i powtarzamy, że ten region również chce pokoju i bezpieczeństwa. Kongres w Tiraspolu był wydarzeniem często propagandowym, które nie zasługuje na transmisję na żywo przez zagranicznych dziennikarzy i wielkie tytuły, oznajmił rzecznik mołdawskiego rządu Daniel Wodę. Szacuje się, że w Naddniestrzańskiej Republice Mołdawskiej na stałe przebywa ponad 220 tysięcy obywateli Rosji. Problem Mołdawii i Naddniestrza to nic nowego. Tworzy to ryzyko rosyjskiej prowokacji. To ryzyko, które utrzymuje się cały czas. To sytuacja niebezpieczna nie tylko dla Ukrainy, która prowadzi z Rosją pełnoskalową wojnę. Ta sytuacja jest dramatyczna. Nikt dziś nie może przewidzieć długofalowych perspektyw dla tej wojny, ocenił Donald Tusk, którego zapytano o problemy Kiszyniowa. W połowie 2022 roku unijni przywódcy przyznali Mołdawii status kraju kandydującego. 3 miesiące temu Komisja Europejska wydała zalecenie w sprawie rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z Kiszyniowem. Natomiast w grudniu zeszłego roku unijni przywódcy postanowili rozpocząć negocjacje akcesyjne. Niepodległość separatystycznej prowincji nie uznaje żadne państwo, w tym Rosja, choć wspiera je gospodarczo i politycznie oraz ma tam swoich żołnierzy, w sumie około 1,5 tysiąca. Afera na prywatnej uczelni. Fabryka dyplomów na usługach polityków.
Siedem osób, w tym rektor Collegium Humanum Paweł Cze, zostało zatrzymanych w związku ze śledztwem dotyczącym handlu dyplomami uczelni. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, uczelnia handlowała nie tylko certyfikatami MBA, ułatwiającymi m.in. ścieżkę do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa, ale także dyplomami potwierdzającymi uzyskanie doktoratu czy nawet habilitacji. Wiarygodność wydawanych dokumentów miały zapewniać m.in. zagraniczne uczelnie, jednak okazało się, że nie miały one uprawnień do prowadzenia studiów MBA. Sprawa stała się głośna, ponieważ na liście absolwentów prywatnej uczelni są też politycy z różnych obozów. Jeżeli potwierdzą się zarzuty o przestępczej działalności w Collegium Humanum, to będzie trzeba występować o ewentualne unieważnienie dyplomów na drodze sądowej, powiedział minister nauki Dariusz Wieczorek. Weryfikacja może objąć setki, jeśli nie tysiące dyplomów. Studia na Collegium Humanum były reklamowane jako szybkie i tanie. Zaufani ludzie rektora nagabywali znajomych i ludzi ze spółek. Kierującemu zorganizowaną grupą przestępczą Pawłowi Cze w związku z pełnieniem przez niego funkcji publicznej rektora wyższej uczelni niepublicznej prokurator zarzucił popełnienie łącznie 30 przestępstw, polegających przede wszystkim na przyjmowaniu korzyści majątkowych w zamian za wystawienie poświadczających nieprawdę dokumentów w postaci świadectw ukończenia studiów podyplomowych, a także popełnienie przestępstw nadużycia stosunku zależności służbowej i doprowadzenia innych osób do obcowania płciowego lub poddania się innym czynnościom seksualnym, a także kierowania gruźb wobec świadków w celu wywarcia wpływu na ich zeznania w niniejszej sprawie, wyjaśnia prokuratura. Wśród absolwentów Collegium Humanum byli m.in. politycy, prezesi i członkowie zarządów spółek Skarbu Państwa, oficerowie służb specjalnych i dowódcy wojskowi. Reprezentowali oni różne opcje polityczne. Zadziałamy ostro, Ukraina mówi dość i zapowiada gotowość do reakcji. Szef ukraińskiego resortu spraw zagranicznych w rozmowie z Głosem Ameryki stwierdził, że sytuacja na granicy polsko-ukraińskiej z dnia na dzień robi się coraz bardziej skomplikowana. Według Dmytro Kuleby problemy zaczynają pojawiać się nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach. Sytuację komplikuje fakt, że nie tylko w Polsce cała odpowiedzialność za problemy europejskich rolników została przerzucona na Ukrainę. Z jakiegoś powodu nie mówi się o wejściu rosyjskiego zboża na rynek europejski, podkreślił. Zdaniem szefa ukraińskiego resortu, wśród polskich rolników panuje przekonanie, że wszelkie problemy biorą się tylko ze względu na transport zboża z Ukrainy. Dmytro Kuleba zaapelował do władz w Warszawie, aby te przedstawiły społeczeństwu prawdziwy obraz sytuacji. Jeśli nie przyniesie to oczekiwanych skutków, Kijów będzie gotowy do odpowiedzi. Nie jesteśmy, nie byliśmy i nie będziemy kozłem ofiarnym, który będzie tolerował te wszystkie bezpodstawne ataki. A tam, gdzie trzeba ostro zareagować, my zadziałamy ostro. I niech się nie obrażają, że pokazaliśmy charakter. Zrobiliśmy to już w przypadku tego obsesyjnego protestującego, który wzywał Putina do pomocy, powiedział Kuleba, odnosząc się do baneru, który pojawił się na proteście polskich rolników. Jego zdaniem hasła o charakterze antyukraińskim i prorosyjskim będą się powtarzać, ponieważ Kreml angażuje w te działania swoją agenturę. To jest główny wniosek z mojej rozmowy w Warszawie. Rozmawialiśmy długo. Wszystko jest proste w tym sensie, że rząd polski, jak i rząd Ukrainy pracują nad rozwiązaniami. Nikomu ten konflikt nie jest potrzebny i istnieje szczera chęć uniknięcia eskalacji. Będą kolejne prowokacje. Rozumiemy, że Rosjanie i ich agenci podsycają całą tę historię. Będzie więcej prowokacji, więc musimy zachować zimną krew i podejmować szybkie decyzje, powiedział Kuleba. Kilka dni temu, komentując hasło zawieszone na polskim ciągniku, minister spraw zagranicznych powiedział, że ci ludzie, którzy kiedyś wzywali Putina, aby przyjechał i przywrócił porządek w Donbasie, kiedy Putin przybył, byli pierwszymi, którzy zostali zastrzeleni przez samych Rosjan. Kuleba dodał, że Polacy nie powinni bawić się tymi bajkami, bo później, gdy rosyjski but znów stanie na polskiej ziemi, będzie bardzo, bardzo ciężko. Polska będzie musiała zapłacić straszliwą cenę, oświadczył szef ukraińskiego ministerstwa. Duda uderza w Tuska. Czekał na tę chwilę 2 tygodnie. Andrzej Duda wziął udział w ceremonii uhonorowania autorów raportu o stratach wojennych Polski. Według wizji PiS raport ten miał stanowić podstawę dla ewentualnych przyszłych roszczeń wobec Niemiec.
sprawa reparacji nie została załatwiona i nie jest zamknięta, a od strony finansowej jest to najmniej sporna. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Nawet jeżeli tę sprawę próbuje się schować pod dywan i zakopać, bo jest niewygodna, to przyjdzie na nią czas. Jest bilans strat tragiczny i te straty powinny zostać wyrównane, powiedział Andrzej Duda. Przypomniał także część wypowiedzi premiera Donalda Tuska na temat reparacji podczas wizyty w Berlinie i spotkania z kanclerzem Olafem Scholzem. Ku mojemu zdumieniu nie tak dawno premier powiedział, że od strony prawnej i formalnej sprawa jest nieaktualna. Nie wiem na jakiej podstawie. To wstyd, że premier wybrany w demokratycznych wyborach pozwala sobie na takie stwierdzenie, powiedział prezydent odnosząc się do wyrwanego z kontekstu fragmentu wypowiedzi szefa rządu. Pełne zdanie Tuska brzmiało następująco. W sensie formalnym, prawnym i międzynarodowym kwestia reparacji została zamknięta wiele lat temu. Jednak kwestia moralnego, finansowego i materialnego zadośćuczynienia nigdy nie została zrealizowana, powiedział wówczas Tusk. Ten fragment jest pomijany w narracji polityków przeciwnego obozu, a teraz także prezydenta Dudy. Sprawa niemieckich reparacji została zamknięta wiele lat temu. Raport dotyczący strat poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej, obejmującej lata 1939-1945, został opublikowany w 2022 roku. Jest on wynikiem wieloletnich prac Parlamentarnego Zespołu do spraw oszacowania wysokości odszkodowań należnych Polsce od Niemiec za szkody wyrządzone w trakcie II wojny światowej oraz ekspertów różnych dziedzin wiedzy. Prace nad raportem trwały od 2017 roku. Zespół, któremu przewodniczył poseł PiS Arkadiusz Mularczyk, oszacował szkody wojenne poniesione przez Polskę na kwotę 6 bilionów 220 miliardów i 609 milionów złotych.